Dzień dobry. W kolejnej odsłonie cyklu opowieści o kolekcji. Nazywam się Barbara Górecka i mam przyjemność przedstawiać Państwu obiekty ze zbioru książki ilustrowanej Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzisiaj chciałabym zaprezentować sylwetkę artystki młodszego pokolenia, urodzonej w Gdańsku, absolwentki Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i pracującej na macierzystej uczelni. Jest nią Agata Królak. Agata Królak specjalizuje się przede wszystkim w ilustrowanej książce dla dzieci, ale również ilustruje dla dorosłych, wykonuje ilustracje prasowe, jak również projektuje pocztówki. Mamy w kolekcji dosyć dużej obiektów, ja tymczasem wybrałam dla Państwa dwa, które chciałabym dzisiaj przedstawić. Przede wszystkim skupimy się na książce pod tytułem Las Zabaw, opublikowanej w 2017 roku przez niewielkie krakowskie wydawnictwo Czerwony Konik. Jest to zbiór krótkich, wierszowanych impresji Mateusza Wysockiego na temat tego, jak inspirującym placem zabaw jest las. W międzyczasie pokażę także Państwu fragmenty zeszytu o Ja Abstrakcja, opublikowanego w ramach stypendium Młoda Polska. A zatem zapraszam do środka książki. Agata Królak buduje kompozycję za pomocą niemal abstrakcyjnych, uproszczonych form, swobodnie umiejscowionych w dość płasko potraktowanej przestrzeni. Sumaryczne zarysy drzew zadziwiają wyszukanymi odcieniami barwy. Artystka ma niezwykłe wyczucie koloru. Szuka niebadalnych połączeń i zaskakujących zestawień barwnych. Wśród inspiracji artystycznych Agata Królak wymienia twórczość dziecięcą, jak również twórczość Henri Matisse'a. Francuski malarz, będąc w dojrzałym wieku, sięgnął po nożyczki, by stworzyć charakterystyczne, wielobarwne, wycinane kolaże. Formy organiczne, kształtem nawiązujące do nieregularnych liści czy kwiatów, umieszczone na płaskiej przestrzeni, stały się znakiem rozpoznawczym artysty. Agata Królak swoje kompozycje wzbogaca o nieregularną fakturę czy intrygujący deseń. Warto także zwrócić uwagę na wielość środków artystycznych. Agata Królak zostawia ze sobą płaskie plamy jednolitego koloru z transparentnymi. W niektórych elementach kompozycji wyraźnie widać ślad jej pędzla. Ciekawym akcentem jest także użycie grubego konturu kredki. W 2016 roku Agata Królak została wyróżniona stypendium Narodowego Centrum Kultury Młoda Polska, w ramach którego opublikowała zeszyt o Ja Abstrakcja, zawierający 10 kart z kreatywnymi zadaniami na temat sztuki abstrakcyjnej, który również znajduje się w kolekcji Galerii Plakatu i Designu. Poruszała w nim m.in. takie zagadnienia jak postrzeganie abstrakcji przez pryzmat kształtu, koloru czy nastroju. Artystka tworzy m.in. kompozycje wizualne do muzyki, co jest odczuwalne zarówno w ilustracji, którą właśnie Państwu przedstawiam, z tego zbioru O Ja Abstrakcja, jak również w tej ilustracji, która jest obrazem niemal czysto abstrakcyjnym. Ornamentalny rytm sumarycznie przedstawionych brzóz przywołuje z kolei na myśl mniej znane pejzaże Gustava Klimta, malarza wiedeńskiej secesji, który charakterystyczną secesyjną dekoracyjność obrazu poddawał subtelnej geometryzacji, co również wyczuwalne jest w ilustracji Agaty Królak. Zaś ostatnim obrazem, który chciałabym Państwu przedstawić, jest kolażowa ilustracja drzew i krzewów, widziana z perspektywy żabiej, sugerująca spojrzenie odbiorcy leżącego na leśnym mchu. Świetliste niebo wydobywa różnorodne formy roślinne, które artystka uprościła w charakterystyczny dla siebie sposób. Uwagę zwraca także element animizacji przyrody, często powtarzający się w rysunkach Agaty Królak. W tej kompozycji są to subtelnie zarysowane oczy na zielonym liściu.
Bardzo dziękuję za wspólną podróż po meandrach ilustracji Agaty Królak. Jest to postać, której zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej. Ja tymczasem żegnam się dzisiaj z Państwem i zapraszam na kolejną odsłonę cyklu Opowieści o kolekcji. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.